Partia zaczęła się od C4 i szybko się sytuacja skomplikowała. Duda sobie wystawił oba gońce na długie przekątne. Ostatnio Duda rzeczywiście lubi w ten sposób podejść do tematu, przede wszystkim na blicu. No i co ciekawe, Duda popełnił błąd w siódmym posunięciu. E3 jest tutaj niedokładnym podejściem, choć Dubow tego nie wykorzystał, bo Dubow zagrał tak klasycznie posunięcie D6. Natomiast E3 jest nieprecyzyjne. Precyzyjnym podejściem ze względu na to, że pole D3 się tutaj osłabia, więc czarny mógłby teraz przyfasolić posunięciem D5. I teraz po odbiciu skoczek B4, no i grozi właśnie ten wjazd na D3, a jednocześnie ten skoczek będzie chciał odbić właśnie piona z D5 i dzięki takiej małej sztuczce taktycznej można tutaj czarnymi zdominować sytuację w centrum. Jeżeli chodzi o wybijanie skoczkiem, no bo to wygląda nawet logiczniej, żeby o tako sobie po prostu tego pionka zabrać. Natomiast tutaj skoczek B4 jest jeszcze groźniejsze, no bo czarny chce oczywiście wybić, odzyskać pionka i później Duda zostałby z mnóstwem słabych białych pól. A jeżeli ten goniec się wycofa, no to skoczek chciałby się tutaj zameldować na D3. To jest, myślę, jasna sprawa, żeby zdobyć tutaj figurę. Natomiast co ciekawe, można najpierw wrzucić goniec G4. Dosyć szalone, ale chodzi o to, że po hetman bije G4, następuje tutaj posunięcie F5. No, dymy są naprawdę nieprawdopodobne, ale czarny wychodzi tutaj z tego naprawdę dobrze. Chodzi o to, że po prostu kiedy hetman się wycofa, jest bicie tutaj, skoczek wjeżdża na D3, jest presja po linii F, no po prostu jeden wielki dramat, więc zawsze trzeba uważać z tego typu ruchami E3, ponieważ teraz dużo słabości. Lepiej nie ustawiać wszystkich pionów na przykład na czarnych polach w danym rewirze szachownicy, no bo wtedy właśnie są mierne, słabe pola, które przeciwnik może chcieć wykorzystać. No ale tutaj chyba Dubow tak z automatu trochę poleciał ruchem D6. No i powiem wam, że akcja się tutaj naprawdę mocno skomplikowała. No bo finalnie zostało to D5 zagrane, choć tak klasycznie, na spokojnie, wybicie, odbicie i skoczek E4. Czyli tutaj Duda jest zainteresowany wjechaniem na pole C5. Bardzo klasyczne podejście, bo rzeczywiście na tym polu C5 przede wszystkim goniec nie będzie miał już stabilnej pozycji, a druga sprawa, że z tym pionem B7 są kłopoty, a skoro z pionem B7 są kłopoty, no to biały będzie mógł jeszcze mocniej atakować po linii C. No i w partii B6 Duda zagrał sobie A3, żeby pole B4 zabezpieczyć, no i też często zabezpieczone pole B4 w takiej sytuacji się przyda, żeby tym pionem polecieć dalej i elegancko zaatakować. No i w partii F5 z atakiem na skoczka i co na to Duda? Oczywiście, że najlepszą obroną jest atak, więc zostało wrzucone tutaj posunięcie wieża C1. No i teraz, jeżeli nastąpi bicie na E4, jest bicie na C6, wiadomo o co chodzi. No i później piękny atak po linii C. No i też oczywiście z tym pionem E4 czarny już może się pożegnać. No jeszcze trzeba uważać, żeby piona z H3 nie stracić przy wybijaniu na E4. No ale prędzej czy później ten pion z E4 spadnie, no bo jego nie da się zabezpieczyć. Więc Dubow tutaj zdecydował się na skoczek A5, nastąpiło B4, dużo tutaj figur podwisa, a co robi Dubow? Skoczek B3. Jakoś tak jest, że kiedy dwóch zadymiarzy, Jan Krzysztof Duda i Daniel Dubow, siądą do grania, no to zawsze jakieś ciekawe wygibasy taktyczne w tej partii się pojawiają. I tutaj Janek zdecydował się zbić na B3, co nie jest dobrym podejściem, nie jest najlepszym podejściem. Tutaj znacznie lepsze byłoby wrzucenie najpierw skoczek G5. Dlaczego to skoczek G5 jest tak istotne? No bo w sumie, no tak czy siak, tego skoczka tracimy, co nie? Albo czarny zbije go na G5, no albo zbije go na E4, więc tutaj uratować się nie da. No groźba jest oczywista, więc czarny rzeczywiście
oczywiście musiałby zbić i okazuje się, że teraz po biciu na B3 nie ma posunięcia skoczek F4, które nastąpiło w partii. No bo tutaj wydaje się, że fajnie, no bo atak na hetmana, zaraz bicie na G2 i wiecie, dalszy atak na króla. No ale właśnie po to ten skoczek oddawany jest na G5. No bo teraz po biciu na F4 ten hetman po prostu wisi. No i biały wyszedłby tutaj z figurą więcej. Także po skoczek G5, bicie na G5, bicie na B3, skoczek F4 już nie ma. Więc czarny no, musiałby jakieś wieża D8 zagrać, żeby tutaj zabezpieczyć tego skoczka na D5. No i partia trwa dalej. No biały najprawdopodobniej będzie chciał pole C6 wykorzystać, żeby na hetmańskim się zaktywizować. Oczywiście czarny tutaj się czai, żeby atak na króla rozkręcać. No i partia toczy się dalej. Natomiast w partii nastąpiło hetman bije B3. No i teraz czarny może sobie pozwolić na posunięcie skoczek F4, a jest to wysoce kłopotliwe, no bo za chwilę Duda straci tego gońca z G2, a tak jak już mówiliśmy 10 ruchów temu, te białe pola w tym rewirze szachownicy są niesamowicie słabe, no i to jest oczywiście ogromny problem. Więc Duda zdecydował się tutaj cofnąć na D1, no i nastąpiło wybicie na G2. Po biciu na G2 królem, tak po prostu, no to następuje oczywiście bicie na E4, no i to byłaby po prostu jedna wielka tragedia, no bo tutaj atak po tych białych polach od razu widać, ten hetman może też tędy wkraczać do ataku, więc to byłby po prostu jeden wielki dramat, ale Jan Krzysztof Duda to jest zawodnik, który potrafi ciekawe rzeczy wykombinować, więc co tutaj Janek zrobił? Po prostu skoczek C3. Po prostu skoczek C3, no przecież ten skoczek z G2, no to nie ma gdzie uciec, prawda? Nigdzie się tutaj nie wycofa. I bardzo jestem ciekaw, czy Dubow to wszystko policzył i po prostu miał pewność, że to wszystko się zgadza, czy po prostu poleciał na partyzanta i akurat dobrze się skleiło. Czyli tak zwana intuicja. Bo okazuje się, że czarny nie traci tutaj figury. Wydaje się, że pozycja czarnego no, powinna być przegrana, tak? W kolejnym ruchu biały bije na G2 i koniec pieśni. No, ale tutaj wchodzi genialne F4. Przede wszystkim F4 jest genialnym ruchem, bo musiało zostać zaplanowane z daleka. No bo jeżeli Dubow wybiłby na G2 i okazałoby się, że ten skoczek nie ucieka, no to cały wariant jest do kitu, więc no musiał to z daleka widzieć. I teraz albo ten pion wlezie na F3, no i będzie oczywiście kłopotliwym takim szpikulcem wbitym w pozycję Dudy, albo też goniec tutaj zbije na H3 i oczywiście skoczka z G2 zabezpieczy. Więc zbić trzeba. No i teraz widełki z następnym biciem na E2. I tutaj na moment się zatrzymajmy, ponieważ Polish Fighter 3000 posiada tutaj piona więcej, ale czarny posiada tutaj potężną parę gońców i przede wszystkim posiada białopolowego gońca, który może tutaj Polakowi naprawdę zrobić krzywdę. I właściwie Dubow powinien tutaj zacząć od wrzutki hetman D7. W partii poszło od razu E4. Wtrącenie hetman D7 jest bardziej precyzyjne. Jest tutaj atak na H3. No i teraz bardzo trudna decyzja po stronie białego. No bo można zagrać H4, no ale to sprawia, że pole G4 jest dostępne dla tego gońca, więc chociażby momentami mogą tego typu akcje się pojawiać. I też ten pion H4 no, może być takim punktem zaczepienia, nawet żeby zagrać G5 w którymś momencie, albo nawet poświęcić gońca na H4. No z drugiej strony można zagrać G4, żeby się tutaj obronić, no ale to też wygląda dosyć paskudnie, no bo tutaj zaraz goniec wjedzie na E5, no są naprawdę nieprzyjemności, więc taka jedna mała rzecz może naprawdę tutaj zmienić obraz sytuacji. W partii E4 od razu, no i to pozwala Dudzie trochę skonsolidować swoje figury. W partii Duda zagrał wieża C2.
co nie było dobrą opcją. Lepszy byłoby goniec A1. Dlaczego? Bo teraz ten goniec jest broniony. Co za tym idzie? Skoczek może się ruszać, a skoczek chciałby się ruszyć na E4, żeby skasować kolejnego pionka. Czyli tak po prostu, grając goniec A1, Duda atakuje piona, który przed momentem się osłabił. No tylko wiecie, tutaj presja czasu już zaczęła się udzielać Dudzie, no bo minuta straty była, więc Polish Fighter 3000 musiał tutaj szybciej naparzać. To partia grana na 3 minuty plus 1 sekunda na wtorku dla utytułowanych, ostatnim. I w partii mamy wieża C2, i to sprawia, że goniec B3 dosyć wredne, no bo ta wieża musi się cofnąć, co za tym idzie, goniec znowu jest niebroniony, no i za moment, wiecie, tutaj hetman sobie podejdzie, goniec sobie podejdzie, może pion się włączy do ataku, no i czarny się bawi na skrzydle królewskim. Natomiast Dubow zagrał tutaj goniec E5. I teraz Duda brutalnie po prostu sieknął tego piona z E4. Dubow w swoim stylu zaplanował tutaj podkręcenie atmosfery i hetman wjechał na H4. No trzeba powiedzieć, że dobrze zostało tutaj zadymione, ponieważ Janek poniżej 30 sekund, więc rzeczywiście bardzo dobra próba Dubowa, żeby coś tutaj podkręcić tempo. I teraz, no, Duda nie ma nic mądrzejszego niż przyjąć tę ofiarę, po czym chciałoby się tutaj zbić na H3, no ale wtedy będzie figura w plecy, więc nastąpiło bicie na E4 i już tutaj czarny tylko czeka, żeby wrzucić tego gońca na D5, no i wtedy będą problemy z białym królem i to naprawdę srogie, no bo tutaj przy różnopolowych gońcach, no to cóż, czarny nie ma jak się bronić po czarnych polach, ale biały nie ma jak się bronić po białych polach. No i teraz pytanie, kto pierwszy kogo dopadnie? W partii mamy D4, Duda zabezpieczył gońca, wieża F3 w partii. To wieża F3 dosyć dziwnie wygląda, natomiast ma sporo sensu, no bo jeżeli goniec D5 od razu tutaj nastąpi, to biały po prostu zagra F3. No i teraz będzie trzeba tutaj powymieniać. No, końcówka jest totalnie przegrana dla czarnego i czarny tutaj absolutnie żadnej kontry nie posiada, więc Dubow, trzeba powiedzieć, naprawdę bardzo roztropnie wrzucił tę wieżę na F3. To jeszcze daje mu jakieś szanse na atak, a dobrze wiemy, że w takich sytuacjach łatwo o wywrotkę, 20 sekund na zegarze. W partii wieża bije C7, goniec D5, wiadomo o co tutaj chodzi, a Duda z zimną krwią. Wieża FC1 i okazuje się, że nie ma żadnego mocarnego odejścia tą wieżą z F3. No bo chciałoby się zbić na E3, żeby zaatakować hetmana i dać mata, ale po biciu na E3 pion odbija, no i pole G2 jest bronione, więc wszystko się tutaj elegancko zgadza. W partii hetman F5, no to wieża wjechała na G7, na H8 to oczywiście odejść nie można, bo nawet bicie na F3 i bicie na G6 i po prostu mat. No to myślę, że klasyczne, nawet nie trzeba było tego liczyć za bardzo. Więc w partii król Dubowa idzie na wycieczkę do centrum szachownicy. I teraz Duda po prostu wieża C2, czyli zabezpieczył sobie tutaj pionka, no bo oczywiście Dubow się czaił, żeby tutaj dojechać. Goniec E4. I znowuż, najlepszą obroną jest atak, więc tutaj G4. Oczywiście można sobie pozwolić na takie osłabienie króla, no bo ten goniec na E5 jest przepotężny. Goniec pięknie tutaj pilnuje białego króla, a jednocześnie atakuje króla przeciwnika. W partii hetman G5, wiadomo o co tutaj chodzi, ale Duda jest szybszy. Wieża C7, w partii wieża D8. No to zostało zbite na F3, no trzeba powiedzieć, że naprawdę eleganckie, bicie na F3 i wieża F7 szach z następnym biciem na F3. I oczywiście tutaj hetman został oddany, ale w zamian za hetmana Duda ma wieżę, gońca i jeszcze trzy pionki, więc materialnie i tak jest mocno do przodu, a ten król czarnego jest też w siatce matowej, więc właściwie kwestia czasu, aż zostanie dojechany. I w partii wieża D5, goniec F6, hetman H6,
No i Duda tutaj zbił na A7 i Dubow przegrał na czas. Po prostu szukał tutaj jakiejś obrony, ale obrony po prostu nie ma. No zaraz wchodzi goniec G7 i następnie wieża F8 z matem. No jeszcze można tutaj wieża D7 próbować, no ale wtedy szach, trzeba królem pójść na linię F, no i po prostu zdobycie hetmana, także definitywnie koniec pieśni. Także muszę wam powiedzieć, że Jan Krzysztof Duda naprawdę elegancko sobie radzi na tych wtorkach dla utytułowanych. Zazwyczaj jest w ścisłej czołówce, także forma blicowa zdecydowanie jest. Zobaczymy, jak poradzi sobie na Pucharze Świata. Zobaczymy, czy po raz kolejny wyeliminuje Magnusa Carlsena. No, Puchar Świata jeszcze nigdy przez Carlsena nie został wygrany, także z całą pewnością Norwek ma chrapkę, żeby ten tytuł zgarnąć, ale na drodze stanie mu oczywiście Jan Krzysztof Duda, zwycięzca poprzedniego Pucharu Świata, no i też wielu innych bardzo silnych zresztą arcymistrzów. Także pozostaje nam trzymać kciuki za Polaka Rodaka. Turniej startuje 30 lipca. Niestety nie jestem w stanie wam obiecać, że całość będzie komentowana na żywo, bo mam ślub za kilka dni, totalne urwanie głowy, więc nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ale na pewno będę wrzucał analizy, będę wrzucał podsumowania, jak tam Duda i reszta Polaków sobie radzą. Także cóż, pa pa.